Was serdecznie. Dzisiaj obchodzimy 70. rocznicę zamachu na Franza Kuczera, wykonanego przez batalion Pegas. Franz Kuczera objął stanowisko dowódcy SS i policji w obrębie warszawskim Generalnego Gubernatorstwa pod koniec września 1943 roku i od razu wprowadził masowe łapanki na ulicach oraz publiczne egzekucje. Codziennie z obwieszczeń i z megafonów płynęły komunikaty o zabitych. W listopadzie 1943 roku Polskie Państwo Podziemne wydało wyrok na Franza Kuczera. Dopiero w styczniu 1944 roku udało się rozpracować Franza Kuczera. Aleksander Kunicki, pseudonim Rajski, zauważył Opel Admiral wjeżdżającą do Alei Ujazdowskich 23, gdzie mieściło się dowództwo SS i policji. Kilka dni dowiedział się, że jest to właśnie Franz Kuczera oraz że mieszka przy Alei Róż 2. Rajski o swoim odkryciu zawiadomił dowódcę, kapitana Adama Borysa, pseudonim Puk. Ten z kolei skontaktował się z dowódcą KDW, czyli kierownictwa dywersji, pułkownikiem Augustem Fildorfem, pseudonim Nil. Kilka dni później, tą samą drogą, poszedł rozkaz wykonania wyroku. Odrywimy się na chwilę od samej akcji, bo chciałbym Wam opowiedzieć o tym, kto ją przeprowadził. Zamach zlecono batalionowi Pegas, skrót od przeciwgestapo, który należał do Szarych Szeregów. Szare Szeregi to kryptonim męskiej organizacji Związku Harcerstwa Polskiego od lat 1939 do 1945 roku, czyli podczas okupacji niemieckiej. Z Szarych Szeregów chodzili zawieszacy, chłopcy od wieku 12 do 14 lat, którzy roznosili pocztę polową, szkoły bojowe, chłopcy z wieku 15 do 17 lat, którzy zajmowali się małym sabotażem, czyli napisami na murach, zrywaniem flag i tym podobne, oraz grupy szturmowe powyżej 18 lat, które właśnie organizowały akcje. Po sierpniu 1943 roku grupy szturmowe rozbito na dwa bataliony, batalion Zośka i batalion Parasol. Batalion Zośka, którego dowódcą był harcmistrz Ryszard Białous, pseudonim porucznik Jerzy, składał się z trzech kompanii. Kompanii Maciek, którego dowódcą był harcmistrz Maciej Bittner, pseudonim Maciek. Drugiej kompanii Rudy, którego dowódcą był harcmistrz Andrzej Mororomocki. Oraz kompanii Giewont, która została sformowana po marcu 1944 roku, którego dowódcą był postharcmistrz Jan Wódkę, pseudonim Czarny Jaś. Tradycje batalionu Zośka dziedziczy pod oddział dowodzenia i zabezpieczenia jednostki wojskowej komandosów z Lublińca. Batalion Parasol został sformowany na przełomie lipca i sierpnia 1943 roku, kiedy to już wspomniany kapitan Adam Borys zwrócił się do Szarych Szeregów z prośbą o przekazanie mu do dyspozycji 75 harcerzy. Pułk miał za zadanie sformować oddział do specjalnych akcji bojowych. Nazywał się Pegas, skrót od przeciwgestapo. Jednak kiedy aresztowano Tadeusza Kostrzewskiego, pseudonim Niemir, nazwę zmieniono na Agat od antygestapo. Jednak w maju 1944 roku aresztowano Łączniczkę. Wtedy znowu zmieniono nazwę, tym razem na Parasol i tak już zostało. Tradycje batalionu Parasol dziedziczy zespół bojowy C z jednostki wojskowej komandosów. Wróćmy już do samej akcji. Wpierw akcję wyznaczono na 28 stycznia, jednak samochód Kuczery się nie pojawił. Po ponownej odprawie zdecydowano się przenieść akcję na 1 lutego. Między 9 a 9.15 Kuczera miał wyruszyć ze swojego domu z Alei Róż 2, przejechać około 200 metrów i dotrzeć do Alei Ujazdowskich 23, gdzie mieściło się dowództwo SS i policji. O 8.50 wszyscy już byli na swoich stanowiskach. Wybiła 9, Kuczera nie nadjeżdżał. 9.05, nadal Kuczery nie było. 9.07, 9.09, wreszcie o 9.11 Łączniczka na rogu ulic Chopina i Alei Ujazdowskich przechodzi przez jezdnię, dając ustalony sygnał. Michał Issajewicz, pseudonim Miś, rusza samochodem z ulicy Piusa, gdzie jest to ulica piękna w Warszawie, i blokuje auto Kuczery, gdy ten chce wjechać na dziedziniec pałacyku. Z dwóch różnych stron do limuzyny Kuczery podbiegają LOT, czyli Bronisław Pietraszewicz, który był dowódcą operacji, oraz Kruszynka, czyli Zdzisław Paracki.
adiutant Kuczery, który się zorientował, co się dzieje, chwyta za broń i strzela do Lota. Lot, raniony w brzuch, nie przerywa akcji i stara się mierzyć w brzuch i głowę Kuczery. Adiutant ucieka z samochodu, jednak zostaje trafiony przez Kruszynkę. Obaj strzelają w Kuczerę, który się chowa w głąb samochodu i zakrywa twarz rękoma. W tej samej chwili dobiega jeszcze Miś, który porzucił samochód i dobija go strzałem w głowę. Ze wszystkich okien urzędów w okolicy zaczęto do nich strzelać. Czteroosobowe ubezpieczenie akcji, uszczeliwszy wartownika, zaczęło bić we wszystkich umundurowanych żołnierzy oraz do otwierających się okien. Od strony wiejskiej pojawia się grupa żandarmów. Zbigniew Gęsicki strzela do nich za drzewa. Miś rzuca granat. Niemcy skryli się. Kruszynka w tym samym czasie wyjmuje ciało Kuczery i zaczyna go obszukiwać. Strzały gęstnieją. Marian Sęger, pseudonim Cichy, dostaje w brzuch od strony Placu Trzech Krzyży. Henry Chumieński, pseudonim Olbrzymek, dostaje w pierś i mdleje. Miś zostaje ranny w głowę. Podjęto decyzję, by nie przedłużać akcji, tylko udać się do aut ewakuacyjnych z teczką Kuczery. Chwilę przed pojawieniem się ich przy autach z pobliskiego kasyna na ulicy Chopina wyłania się grupa SS-manów. Kazimierz Sot, pseudonim Sokół, wyjmuje Filipinkę i rzuca w tą grupę SS-manów. Wybuch. Słychać głos przerażenia i jęki z bólu. W tym samym momencie z ulicy Alei Ujazdowskich pojawiają się Bronek, trzymany przez Aliego, czyli Stanisława Huskowskiego. Za nimi pojawiają się następni. Ranni są umiejscowieni w jednym samochodzie, sprawni w drugim. Auto z rannymi prowadzone przez Sokoła pędzi do szpitala maltańskiego, gdzie zgodnie z wcześniejszą umową mieli zostać umieszczeni ranni. Szpital jednak przyjmuje tylko Olbrzymka i Misia, argumentując to, że nie może przyjąć tak ciężkich ran brzucha ze względu na brak możliwości operacji. Doktor Max, odpowiedzialny za przygotowanie sanitarne, wsiada razem z Sokołem do auta i jadą do szpitala Ujazdowskiego. Jednak ranni przeczą, przecież tam przed pół godziny była akcja. Więc doktor Max podejmuje decyzję, by zawieźć ich do szpitala Przemienienia Pańskiego. Jednak nieuprzedzony szpital protestuje. Doktorowi Maxowi udaje się choćby załatwić operację. Juno i Sokół wracają i kierują się w stronę mostu Kierbedzia. Nie wiedzą, że tam jest blokada. Wpadają. Wyszliwują całą amunicję, wyrzucają wszystkie granaty i nie mając już innego wyjścia, skaczą rozpaczliwie do Wisły. Kilkanaście luf karabinów wystrzeliwuje kule, które ich dosięgają. Nazajutrz Lot zostaje umiejscowiony w szpitalu Wolskiego, a Cichy na Ujazdowie. Lekarze próbują uratować ich życie. Jednak rany odniesione w walce oraz transporty okazały się zbyt męczące i obaj umierają. Lot umiera 4 lutego rano, a Cichy nazajutrz. Skutki za zamach dla Warszawy były dosyć poważne. 2 lutego w miejscu akcji zastrzelono 100 zakładników. W ruinach getta kolejnych 200. Konspiracyjne meldunki mówiły, że w dniach 10 i 11 lutego w Pawiaku zabito 470 osób. 15 lutego zabito kolejnych 40. Jeżeli sumujemy, to zginęło 810 osób. W dodatku na Warszawę nałożono kontrybucję w wysokości 100 milionów złotych. Jednak Niemcy bardzo się przestraszyli i już nie wykonywali egzekucji publicznych. Dzisiaj z uczestników akcji żyją tylko 3 łączniczki. Maria Stypułkowska, pseudonim Kama, Elżbieta Dziębowska, pseudonim Dewajtis, która dawała znak przez przejście przez ulicę, oraz Anna Szyżyńska, pseudonim Hanka, która dawała znak Misiowi, żeby się ten nie zagapił. Mam nadzieję, że w waszej pamięci data 1 lutego 1944 utrwali się na dobre i każdego roku będziecie wspominać tą akcję, bo dzięki niej każdy Niemiec w Polsce nie czuł się bezpiecznie, bez względu tego, czy był szeregowcem, czy generałem. Ja za dzisiaj bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.